szczególne wyróżnienie, stał się ambasadorem Wałbrzycha i o tym też świadczy dzisiejsza wystawa. Rozmawialiśmy z Markiem o tym, żeby te swoje prace pokazał. Mówi: Ania, mam fajny pomysł, mam fajne zdjęcia. Przyjadę do Starej Kopalni, tym bardziej, że Stara Kopalnia jest mu szczególnie bliska z uwagi na sąsiedztwo jego rodzinnego domu i to, że codziennie mijam ten obiekt w drodze do drugiego liceum, który też kończył. Ja się bardzo cieszę i szczególnie dziękuję Markowi za to, że przyjechał i wystawił się z tymi pracami. Mam nadzieję, że to nie pierwsza i nie ostatnia jego wystawa tutaj na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. Ja się wychowywałem w dużej mierze na białym kamieniu, 1200 metrów w linii prostej od Starej Kopalni. W mieszkaniu mieszkaliśmy, w którym się mój tato urodził, dziadkowie od wojny mieszkali. I dalej już rodzice tam mieszkają, niewiele się zmieniło. Potem przejeżdżałem do Ogólniaka, do drugiego liceum. I tak w sumie wszystko tutaj, co się działo, to w jakimś stopniu pewnie mnie ukształtowało. Nie był to wyłącznie Wałbrzych i wyłącznie ludzie z Wałbrzycha, ale na pewno w dużej części tak. I tak sobie kiedyś pomyślałem, że człowiek jest trochę jak taka rzeka. W sumie nic z niego, albo niewiele z niego jest z nim, a składa się głównie z dopływów, z tej wody, którą niosą dopływy. I myślę, że inni ludzie, których spotykamy na drodze, są jak te dopływy. Pan Marek Arcimowicz, ambasador Wałbrzycha, to emanacja tego wszystkiego, co nam przychodziło do głowy, wymyślając kilka lat temu ten termin, tą formułę. Ci, którzy są stąd, którzy wyjechali, którzy zdobyli sławę, karierę, czasami pieniądze, pozycje i ciągle się poczuwają do naszego miasta, do Wałbrzycha, również wtedy, kiedy to nie było ani łatwe, ani takie oczywiste. Dzisiaj czerpiemy z tego bycia ambasadorem przez pana Marka Arcimowicza wiele pasji, emocji, ogromnych wrażeń i cieszę się bardzo, że mam przyjemność w tym wydarzeniu uczestniczyć. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli w tym momencie, bo bez tych osób nie byłoby tych zdjęć. One są częściowo zrobione na przykład ręką pani Bronki, która mnie zaprowadziła na wystawę w muzeum i tam zobaczyłem pierwszy raz fotografię Tomka Tomaszewskiego, który teraz jest moim, można powiedzieć, kolegą z pracy, przyjacielem i mentorem. Te rzeczy by się nawarstwiały. Jest cała masa tych nauczycieli, których bardzo serdecznie pozdrawiam stąd i dziękuję im za to, co zrobili dla mnie. Nie wszystkich mile wspominam, ale pamiętam tylko tych, których mile wspominam. Tak to jest. Mojej rodzinie za to, że wytrzymuję jeszcze. W zasadzie to oni wiedzą, moi rodzice i najbliżsi dzieci, żona. Wiedzą, że to nie jest wszystko takie proste. Jest okupione dużą pracą, dużą ilością wyrzeczeń i zostawieniem całej reszty życia za sobą bardzo często i te ulotne chwile uciekają, nigdy nie wrócą i czasem trzeba, albo często trzeba wybierać. I niestety ten wybór często jest dramatyczny. Tak, nie za bardzo lubiłem wracać do Wałbrzycha przez te wszystkie lata, jak się z tym wyniosłem. Teraz w Sztygarówce to najchętniej bym biwak założył. Super, mam nadzieję, że to miejsce będzie żyło, tętniło życiem i będzie fajnie w dalszym ciągu się rozwijało. Zapraszam. Przyjeżdżajcie tutaj, przychodźcie, bo bez was, czyli bez klientów, to miejsce nie będzie żyło, zniknie. Miejsce, tak jak wszystko, co ludzkość wytworzyła, jest tworzone przez ludzi i tylko ludzie są w stanie zapewnić dalsze życie. Dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania.